Wielu z nas, pracując, czy to w korporacji, czy też gdziekolwiek indziej, marzy o tym, jakby to wszystko zostawić i zacząć robić coś zupełnie innego, wolnego, dzikiego, dla siebie. Uciec gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie, od obecnego. Ja w pewnym okresie swojego życia też tak myślałam. Pracowałam ponad 15 lat w korporacji. To był cenny czas. Wiele niezapomnianych znajomości i nieocenionych doświadczeń. Ale moje serce cały czas poszukiwało, jak połączyć bycie matką, żoną, pracownikiem dużej firmy i artystką.